Szanowni Państwo, po raz drugi zapraszamy Was do zapoznania się z raportem o stanie miasta, który w pigułce przedstawia informacje o stanie finansów Jastrzębia-Zdroju, a także realizacji wielu zadań i przedsięwzięć. Jastrzębie-Zdrój ma ponad 85 km2 powierzchni. Mieszka tu ponad 83 tysiące osób. Prezydentem jest Anna Hetman. W skład Rady Miasta wchodzi 23 radnych, którzy w minionym roku pracowali nad 170 uchwałami. Na terenie miasta działa 6 sołectw i 15 osiedli. W minionym roku Jastrzębianie wybrali nowych członków rad sołeckich i zarządów osiedli. Dochody miasta w 2019 roku wyniosły ponad 513 milionów złotych, natomiast wydatki ponad 515 milionów. Pieniądze te przeznaczyliśmy przede wszystkim na inwestycje, oświatę, gospodarkę, pomoc dla rodzin, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport, kulturę, sport. Miasto nie ustaje w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. W tym celu realizujemy i opracowujemy wiele projektów unijnych, transgranicznych i krajowych. W 2019 roku realizowaliśmy 124 projekty o wartości 170 milionów złotych, do których dofinansowanie wyniosło ponad 107 milionów. Priorytetowym zadaniem miasta w minionym roku były działania zmierzające do przywrócenia połączenia kolejowego w Jastrzębiu-Zdroju. Z satysfakcją możemy potwierdzić, że nasza wieloletnia praca została zwieńczona deklaracją rządu o budowie kolei do Jastrzębia. W Jastrzębiu-Zdroju dużą wagę przywiązujemy do stwarzania jak najlepszych warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Jesteśmy miastem przyjaznym przedsiębiorcom. Organizujemy co roku konferencję gospodarczą, promujemy jastrzębskich rzemieślników, realizujemy nowatorskie projekty i programy, wspomagając lokalny biznes. Staramy się nieustannie, by Jastrzębie-Zdrój mogło się w sposób zrównoważony rozwijać. By to było możliwe, szczególną wagę przykładamy do planowania i realizacji inwestycji miejskich. Na te działania w minionym roku przeznaczyliśmy prawie 66,5 miliona złotych. Zmodernizowaliśmy szkołę podstawową nr 17, 18, 1. Budowaliśmy nowe przedszkole publiczne nr 7. Kompleksowo modernizowaliśmy Park Zdrojowy. Rozpoczęliśmy przebudowę historycznego budynku Łazienki 3. Otworzyliśmy środowiskowy dom samopomocy. Jedną z najatrakcyjniejszych naszych inwestycji jest budowa żelaznego szlaku rowerowego. Prawie 20 milionów wydaliśmy na utrzymanie i rozbudowę dróg. To o ponad 4 miliony złotych więcej niż rok wcześniej. Przebudowaliśmy prawie 23 km dróg. Kolejne prawie 6 milionów złotych przeznaczyliśmy na bieżące remonty dróg i chodników. Za te pieniądze wyremontowaliśmy prawie 2,5 tysiąca metrów dróg i prawie 2 tysiące metrów chodników. Ponad 32 miliony przeznaczyliśmy na transport. Wdrożyliśmy nowy system komunikacji zbiorowej oraz zaktualizowaliśmy stary rozkład jazdy autobusów miejskich. Wielkim powodzeniem cieszył się też jastrzębski system rowerów miejskich. Mieszkańcy naszego miasta wypożyczyli je prawie 33 tysiące razy. Rozwój turystyki to nasze oczko w głowie. Dzięki naszym inwestycjom historyczny Zdrój odzyskuje dawny uzdrowiskowy charakter. Park Zdrojowy pięknieje, a budynkowi Łazienek 3 przywracamy dawny blask. Jesteśmy też obecni na ogólnopolskich targach turystycznych i aktywnie włączyliśmy się w tworzenie nowej strategii promocji turystycznej subregionu zachodniego. Powstała także interaktywna mapa 3D, dzięki której szerokiemu gronu odbiorców możemy zaprezentować najatrakcyjniejsze zakątki Jastrzębia-Zdroju. Miniony rok upłynął także pod znakiem intensywnych działań na rzecz ekologii. Prowadziliśmy inwentaryzację źródeł niskiej emisji w budynkach położonych na naszym terenie. Przeznaczyliśmy znaczne sumy pieniędzy na dotacje dla mieszkańców, by mogli korzystać z alternatywnych źródeł energii. Prowadziliśmy też szereg ekokampanii zwiększających ekologiczną świadomość mieszkańców. Dbamy też o porządek w mieście. 14,5 miliona wydaliśmy na system gospodarowania odpadami. Co ciekawe, Jastrzębianie w ciągu roku wytworzyli ponad 33 tysiące ton odpadów. Zlikwidowaliśmy 46 dzikich wysypisk, z których wywieziono ponad 102 tony śmieci. Dużym zainteresowaniem cieszy się również nasza nowa aplikacja Ekoharmonogram, która zawiera dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów. Bezpieczeństwo mieszkańców, a także jego uświadamianie to jedno z najważniejszych zadań realizowanych w 2019 roku.
Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13 milionów złotych. Prowadziliśmy inwestycje związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa na drogach. Doposażyliśmy w niezbędny sprzęt nie tylko straże pożarne, ale i policję. Zadbaliśmy o kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Przyznaliśmy stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i rozpowszechnianiem kultury i sztuki. Udało nam się zrealizować wiele działań ożywiających życie kulturalne miasta. Jak ważny jest dla nas sport, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Na działania sportowe i rekreacyjne w minionym roku przeznaczyliśmy prawie 20 milionów złotych. Nasze obiekty sportowe są na bieżąco modernizowane i dostosowywane do wymogów licencyjnych klubów z nich korzystających. Dotacja na wsparcie rozwoju sportu w minionym roku wyniosła 3 miliony 600 tysięcy złotych. Staramy się, by Jastrzębianie mogli korzystać z wielu wydarzeń i imprez sportowych i kulturalnych. Nie byłoby miasta bez jego mieszkańców, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do działań angażujących Jastrzębian. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, a mieszkańcy coraz chętniej decydują o swojej małej ojczyźnie, aktywnie uczestnicząc w konsultacjach społecznych i typowaniu inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Nieustannie staramy się, by Jastrzębianie dobrze czuli się w swoim mieście. Organizujemy dla nich konkursy fotograficzne, kampanie promocyjne budujące tożsamość mieszkańców. Pomagamy pasjonatom i hobbystom realizować swoje marzenia. Wierzymy, że największym kapitałem miasta Jastrzębie-Zdrój są jego mieszkańcy. I to właśnie o nich, a także o tym, czym żyje miasto, najchętniej piszemy w gazecie Jastrząb. Na stronie internetowej www.jastrzębie.pl, a także na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.